Czaja Czariadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 14. płyta, 99. ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 8, tekst 34, dany przez Jego Boską Miłość A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 14 października 1974 roku w Mayapur w Indiach. Nitaj, inni mówią, że świat będąc przeciążony, jak łódź na oceanie, jest bardzo tak zasmucony, i że Brahma, który jest Twoim synem, modlił się do Ciebie, dlatego że pojawiła się, aby zmniejszyć kłopot. Innym imieniem Brahmy jest Atmabhu. On zrodził się z Garbhodakashayi Vishnu bez pomocy Lakshmi. Lakshmi tam była. Ona masowała lotosowe stopy Pana. Ale Pan nie skorzystał z pomocy Lakshmi i On zrodził Brahmę. Dlatego innym imieniem Brahmy jest Atmabhu. Zrodzony bezpośrednio z Ojca, bez pomocy Matki. Innym imieniem jest Swayambhu. Innym imieniem Brahmy jest Swayambhu. Kapila, Kumara, Manu, Prahlada, Bhishma, Prahlada, Janaka, Bali, Vyasaki, Bhayam. Out of the 12 spośród 12 autorytetów pism, Brahma jest oryginalnym. I on był objaśniony jako Swayambhu, Atmabhu, jak to? To jest wszechmoc najwyższej osoby. On nie potrzebuje pomocy innej kobiety, aby zrodzić dziecko. Nawet Brahma, on dał narodziny tak wielu dzieciom, nie poprzez kobietę, ale przez jego różne części ciała. Tego nie możemy pojąć, ponieważ jesteśmy materialnie, mamy takie materialne przeszkody. My nie możemy zrozumieć, że to jest możliwe. Możliwe i niemożliwe to nie zależy od naszego zrozumienia. My musimy przyjąć wiedzę od autorytetu. Tutaj w literaturze wedyjskiej my rozumiemy, że Brahma zrodził się bezpośrednio z Ojca. Dlatego musimy to przyjąć. To nazywa się wedyjską wiedzą. Nie możesz argumentować. To jest możliwe. To jest wszechmoc. Wszystkie moce tam są. Więc do Brahmy udała się Ziemia, Matka Ziemia. Ona czuła przeciążenie z powodu grzesznych czynności demonów. Brahma udał się do Narayana,
Vishnu. Nie bezpośrednio, że on mógł widzieć, ale on stał na brzegu Oceanu Mleka i stamtąd on złożył swoją petycję. A Garbhodaka Sai Vishnu dał swoje polecenie. I pewnego razu, kiedy świat był przeciążony, taka jest historia narodzin Kryszny. Więc planeta ziemska udała się do Brahmy, aby apelować, aby zwrócił się do Garbhodaka Sai Vishnu, aby inkarnował, aby zmniejszyć przeciążenie świata. Świat, oczywiście, to jest bardzo ciężkie. Możemy zrozumieć, że jest tak wiele oceanów i tak wiele wielkich wzgórz. Ponad waszymi takimi drapaczami chmur. I z pewnością cała ta materia jest bardzo ciężka. Ale nie tylko ta planeta, ale wiele innych planet, nawet Słońce. Ono jest cięższe. 140 tysięcy razy bardziej. Nadal. One unoszą się w powietrzu. Dlaczego? Ponieważ Kryszna wszedł w każdy z nich. Kryszna mówi w Bhagavad Gita, że ja wszedłem w każdy system planetarny, każdy wszechświat i przez moją moc utrzymuję to. One tak latają. Dlaczego latają? Ponieważ Kryszna tam jest. Unoszą się w powietrzu. Ateiści mogą w to nie wierzyć, ale jest to faktem. To jest fakt. Jak? Tak jak zwierzę czy człowiek, kiedy żyje, on może unosić się w powietrzu czy w wodzie. To każdy widział. Jeśli osoba jest martwa, on już tak się nie unosi. Nie będzie się unosił. Czy tak nie jest? Utopi się, czy to nie jest fakt? Dlaczego on się unosi? Ponieważ bardzo mała cząstka duchowej mocy Kryszny tam jest. To jest żywa istota. Wielkie słoń. On może również pływać w wodzie. I konie, słonie. A co tu mówić o człowieku? To jest praktyczne, ponieważ mała cząstka najwyższego jest tam w tym ciele. Bardzo mała cząstka. Jak bardzo mała? 1/10000 część czubka włosa. Tak mała. Ona ma taką moc, że może sprawić, że całe ciało będzie unoszone w powietrzu. Jest tak wiele wielkich ptaków. One unoszą się w powietrzu. Tak jak wielkie orły. One latają z jednej planety na inną. Ich odpoczynek. Oni ruszają z jednej planety i lecą i odpoczywają na innej planecie.
I one składają swoje jajka w locie. Te orły również stają się ptakami. Jedynie tam w powietrzu. To wszystko. A z tych jaj również powstają ptaki. Tak, są tak wielkie aranżacje w Królestwie Boga. To nie jest bardzo trudne dla Niego dać narodziny Brahmie, czy unosić cały wszechświat, czy planety w powietrzu. Powinniśmy zastosować naszą inteligencję, aby tak porównawczo postudiować to. Jeśli to jest możliwe, latać dla tak wielkiego ciała. Jest tak wiele wielkich ciał. Wieloryby. On jest tak wielki jak statek. I mimo to on płynie. Dlaczego? Ta mała cząstka, duchowa istota jest tam. Dlatego on płynie. Wtedy, jeśli najwyższa osoba wejdzie do takiej wielkiej materii, dlaczego to nie ma pływać? Jaki jest powód? Co najmniej ja próbuję zrozumieć w ten sposób. Mam rację, czy nie? Jaka jest Twoja opinia? Nie? To nazywa się wiarą. To nazywane jest wiarą. Dopóki nie masz wiary, nie możesz zrozumieć, kim jest Kryszna. Śrada. Tak. Kryszna może uczynić cokolwiek możliwe. Ta wiara musi być utrzymana. To jest ogólne takie. Podstawowe. To było objaśnione przez Kryszna Dasa Kavira Jagosvamiego. Czym jest wiara? Wiara oznacza kompletne przekonanie. To jest wiara. Vishvasa. Jeśli ja mówię coś i jeśli wierzysz w 100%, to nazywa się wiarą. To jest nazywane wiarą. Nie, że to może być, czy nie. Vishvas znaczy wiara. Jak? Jaki rodzaj wiary? Mocna wiara. Bez żadnych wątpliwości. Niszczaja. Czym jest ta wiara? Jeśli ktoś podporządkował się Krysznie, wtedy jego wszystkie obowiązki są spełnione, skończone. On nie ma nic do zrobienia. Jak Kryszna, nie ma nic do zrobienia. On ma tak wielką moc, że rzeczy są spełniane automatycznie, podobnie. Jeśli twoja wiara, masz wiarę w Krysznę, wtedy wszystko będzie robione automatycznie. Kryszna zrobi to dla niego. Jaka jest tam trudność? Ta wielka materia, planeta ziemska, one faktycznie nie są ciężkie, ale stają się cięższe, kiedy są demony. Demony oznacza materialne czynności. Jeśli tam są duchowe czynności, to pozostaje bardzo lekkie. Ale jeśli jest tak bardzo dużo materialnych czynności i materialistycznych osób, to staje się cięższe i kłopotliwe. Taki czas staje się możliwy. I dlatego planeta Ziemia
udała się do Brahmy, żeby apelował do Wisznu, aby inkarnował. Ktoś mówi, że aby zmniejszyć przeciążenie, tak jak zły syn jest przeciążeniem dla ojca. To było objaśnione przez Chanakya Panditę, że głupi syn jaki jest użytek z dostania syna, który ani nie jest uczony, ani wielbicielem, bezużyteczne. Taki rodzaj syna, jaki jest użytek? Syn, który nie jest wielbicielem, dwie rzeczy są potrzebne. Syn powinien być wielbicielem czy uczonym. Bez uczoności nikt nie może zostać wielbicielem. Jeśli ktoś staje się wielbicielem, on jest również uczony. Ale czasami materialna uczoność, nie wielbiciel, to się zdarza. Jeśli ktoś ani nie jest uczony, ani nie jest wielbicielem, jaki jest użytek z takiego syna? Przykład jest dany. Jeśli masz w jednym oku kataraktę, nie możesz widzieć. I to jest zawsze kłopotliwe. Dopóki nie zoperujesz tego, to jest tylko kłopot. W wielu miejscach jest powiedziane, Chanakya Pandit, jeśli otrzymasz jednego syna, bardzo kwalifikowanego, to jest preferowane. Jaki jest użytek posiadania wielu synów i wszyscy z nich są draniami i głupcami? Tak, ojciec staje się oszołomiony, kiedy są dranie synowie. Podobnie, kiedy jest wzrost drańskiej populacji, świat staje się przesiążony. Dlatego jest to nazywane, jest powiedziane w Bhagavad Gita, Varnasankara. Teraz cały świat jest praktycznie pełen Varnasankary. Przede wszystkim nie ma podziału na warny. Zgodnie do cechy to może być zrobione. Ale ludzie nie są zainteresowani. Oni chcą czegoś taniego, dlatego cierpią. Oni nie mogą systematycznie robić czegokolwiek. Dlatego kiedy system Varna Ashrama jest zniszczony, tak w krajach zachodu, tam nie ma takiej rzeczy jak Varna i Ashrama. Dlatego Varna Shankara, hipisi, to jest Varna Shankara. W Bhagavad Gita, jeśli zwiększa się Varna Shankara, kiedy kobiety stają się zanieczyszczone, nie są oddane mężowi, to jest zanieczyszczenie dla kobiet, żadnej wierności, żadnej czystości, wtedy to jest Varna Shankara, zwiększa się. I kiedy świat jest zaludniony Varna Shankarą, to staje się przeciążeniem. Dlatego to stało się tak, ateiści, Varna Shankara, demony. To było nie do stolerowania dla planety Ziemi. Jest powiedziane, dlatego Matka Ziemia udała się apelować, proszę przyjdź i uratuj mnie. Jestem bardzo
w wielkich kłopotach. Dlatego jest powiedziane zmniejszyć. Pięć tysięcy lat temu Kryszna przyszedł, aby zabić jakichś demonów. Nie wszystkich z nich. Nie wszyscy z nich byli demonami. Ale następnego razu, kiedy Kryszna przyszedł, kiedy Kryszna przyjdzie, to pozostaną jedynie demony. Jedynie demony. Kalki Avatar. Jaka jest ta stotra? W tym czasie Krishna nie będzie nauczał Bhagavad Gita, Kalki Avatara, będzie jedynie podcinał szyję. Takie będzie nauczanie. To będzie nauczaniem. Mlecha nivahani dhani kalo atikaravalam karalam. Karalam. Karalam znaczy uosobienie śmierci. Mlecha znaczy jedzący mięso. Ci, którzy są mięsożercami, oni są mlecha. Oni tak się nazywają zgodnie z wedyjskimi, z wedami. Ludzie dzisiaj stali się mięsożercami. Tam nie ma sekretów. Dawniej, co najmniej w Indiach, mięsożercy zwykli jeść mięso bardzo tak sekretnie. Widzieliśmy w naszym dzieciństwie, jeśli ktoś jadł mięso, to nie było pozwolone w domu. Oni dawniej, bogaci ludzie, niezwykle trzymać sługi muzułmanów jako taki ten dbający o konie, czy taki woźnica. I oni tam w stajni mogli sekretnie gotować mięso. I tak zwany babu, zamindar, jadł. Na to nie było pozwolenia. A ci, którzy nie byli bogaci, biedni, klasa siódmów, oni szli do Kaligat, brali jedną kozę, ofiarowali tam i gotowali i jedli. Wtedy wracali. Jedzenie mięsa. Na jedzenie mięsa nie było w ogóle pozwolenia. Wyższa kasta, szczególnie brahmini, oni nigdy nie dotykali. Nadal w jakichś prowincjach, w prowincji Maharashtra, Madras. Oczywiście oni teraz przyjmują. Mięsożercy znaczy mlecza. Teraz to się zwiększyło, mięsożercy. Więc kiedy cała populacja będzie mięsożercami, mlecza, oni nie będą rozumieli niczego o duchowych tematach. Dlaczego to jest zakazane? Ponieważ mięsożercy nie mogą zrozumieć niczego o duchowych rzeczach. Jest to bardzo trudne. Parikshit Maharaja powiedział: to intonowanie Mahamantry Hare Krishna jest możliwe dla osoby, która jest nivritta tarsha. Nivritta znaczy skończone.
My musimy skończyć ten materialny biznes, zanim możemy zrozumieć duchową rzecz. Jeśli ktoś nadal posiada skłonność do materialnych rzeczy, to jest bezużyteczna strata czasu dla niego zrozumieć, próbować zrozumieć, czym jest duchowa rzecz. Faktycznie święte imię Pana może być intonowane przez osobę jak Haridas Thakur, która nie ma innego pragnienia, materialnego pragnienia. Ale ci, którzy nie są tacy jak Haridas Thakur, oni mogą przyjąć, jeśli on intonuje, wtedy stopniowo będzie uwolnił się od tej materialnej choroby. Dla nich to jest możliwość. Faktycznie jest to przeznaczone dla osób wyzwolonych jak Haridas Thakur. Wtedy dlaczego my intonujemy? My intonujemy, aby oczyścić nasze serce, wyleczyć materialną chorobę. Tak długo jak ludzie są na materialnej platformie, Tak, jeśli jest łódź, then you can cross over the sea or the river. Wtedy możesz przepłynąć ocean czy rzekę z pomocą tej łodzi. Więc kiedy jesteś świadomy Kryszny, wtedy możesz przekroczyć, przepłynąć ten ocean niewiedzy bardzo łatwo. Bardzo takie mocne przeciążenie. Dlatego ona rozpaczała: mój Panie, uratuj mnie. Konkluzja jest taka, że jeśli ludzie staną się jedynie ateistyczni czy materialistyczni, materialistyczny znaczy ateistyczny, i wtedy ciężar ziemi czy jakiejkolwiek planety zwiększy się i sytuacja degraduje się i każdy będzie nieszczęśliwy i tam będzie niepokój, i w tym czasie pojawi się Kryszna. On mówi: w chwili obecnej faktycznie to jest przeciążone przez materialne czynności. Dlatego Kryszna już wstąpił. Kryszna już wstąpił. Kryszna inkarnował w formie Mahamantry Hare Krishna. Jeśli ludzie przyjmą to, intonują Hare Krishna Mahamantrę, obecna sytuacja świata może być sprzyjająca dla naszego życia i atmosfera zmieni się. Dlatego ruch świadomości Kryszny jest przeznaczony do tego celu, aby uwolnić ludzi od wszystkich tych kłopotów, dlatego żeby mogli spokojnie żyć, zrozumieć wartość życia i uduchowić się, tak żeby żyli spokojnie w tym życiu i wrócili z powrotem do domu, do Boga. Taka jest misja ruchu świadomości Kryszny. Dziękuję Wam bardzo.
Jaya Śrīla Prabhupāda, Jaya Acārya Deva.